Dusza miasta, czyli po łacinie anima urbis, to nowy cykliczny projekt Resursy Obywatelskiej, którego pierwszą odsłonę zrealizowaliśmy 25 czerwca, czyli w 35. rocznicę wydarzeń radomskiego czerwca 1976 roku. Jak wskazuje nazwa imprezy, chodzi o poszukiwanie magicznych, ciekawych i inspirujących miejsc w przestrzeni miejskiej, gdzie ukrywa się tytułowa dusza miasta, czyli jego specyfika, niepowtarzalny unikatowy nastrój i klimat, charakterystyczny tylko dla Radomia. Zaproponowaliśmy radomianom 6 takich miejsc. Cerkiew Świętego Mikołaja wraz z cmentarzem prawosławnym, Resursę, Kościół Świętej Trójcy, Kościół Farny, Kościół i Klasztor Ojców Bernardynów oraz Kościół Ewangelicki. We wnętrzach tych obiektów, jak i w ich najbliższym otoczeniu, czekały na gości Anima Urbis koncerty, wystawy, spektakl teatralny, seans filmowy, pokazy sztuki kuglarskiej oraz widowisko historyczne. Ale po kolei. Rozpoczęliśmy od cerkwi przy ulicy Warszawskiej. Tu wspaniały koncert dał chór z Kaliningradu, który przez blisko godzinę śpiewał dla licznie zgromadzonej publiczności cerkiewne pieśni. Kolejne utwory zapowiadał dyrektor chóru Konstantin Białegonow. Oprócz koncertu goście świątyni mogli zwiedzić obiekt, po którym oprowadzał proboszcz parafii prawosławnej w Radomiu, ksiądz Tomasz Rubczewski. Tu, gdzie wy stoicie, znajdują się wierni podczas nabożeństw. Mieliśmy możliwość uczestniczyć w całości, bądź też w końcówce nabożeństwa wieczornego. Zaraz potem uczestnicy Anima Urbis przeszli do Resursy, gdzie w sali kameralnej wyświetliliśmy film Radom, czerwiec 76, bądźmy dumni, zrealizowany w ramach projektu edukacyjnego przez młodzież radomskich szkół średnich. Czynne były także dwie wystawy, malarstwa tajwańskiego artysty Lao Sifu oraz Dawne klimaty, prezentująca w pigułce, za pomocą charakterystycznych rekwizytów, polskie lata 60. i 70. ubiegłego wieku. Po Resursie przyszła kolej na Kościół Świętej Trójcy, gdzie o historii świątyni opowiadali jej gospodarze, ojcowie jezuici. Prelekcji z półgodzinnym koncertem wystąpiła formacja Gaudeamus, od lat działająca przy tej świątyni.
Gdy zaczynało już zmierzchać, na dziedzińcu radomskiej kurii rozpoczął się koncert uczniów zespołu szkół muzycznych, którzy pod opieką Adriana Hanke tworzą kwartet smyczkowy Sarabanda. Zaraz potem ze spektaklem Śmiertka na gruszy wystąpili młodzi artyści Teatru Poszukiwań z Resursy. Przedstawienie, oparte na tradycyjnej wielkopolskiej klechdzie, wyreżyserował przy współpracy Katarzyny Sasal Włodzimierz Mancewicz. Weźcie sobie gruszek na przegryzkę. To wy nie w robocie? A nie. A ten? Co to robi? Dziad Pątnik. Pątnik? Nie od wschodu? Skąd idzie i po co? Ze świata. Od chałupy do chałupy o żebraczym chlebie. Od chałupy do chałupy. Ludziom węby macić, do strajku wzywać. Człeku, co mówisz? Jakie strajki? No, nie udawać głupiego. Coście tu z nieba spadli? Panie policjant, starowi na spokojny, chodzi po prośbie. Miejcie uszanowanie dla brody siwej. Nie wtrącać się! Broda może być przyklejona. Imię, nazwisko, PESEL. Milczysz, bratku, dowód osobisty. Co takiego? Paszport. Nie mam. Nie masz do więzienia! Co pan robi? Starowi na spokojny Bogu ducha, winien puść go pan! Precz! To może komuch albo i terroryst! Jezus Maria Święty! Tak, moi ludzie! Jestem apostoł Piotr Święty! Po spektaklu przeszliśmy do kościoła Farnego przy ulicy Rwańskiej, gdzie miał miejsce koncert chóru Sancti Casimiri Cantores Radomienses pod batutą księdza Wojciecha Szarego. W Farze można było także obejrzeć wystawę zatytułowaną Budownictwo Sakralne, przygotowaną przez Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Radomiu. Po wyjściu ze świątyni uczestnicy Anima Urbis udali się na dziedziniec kościoła. Tam z ogniowym show wystąpiła grupa kuglarska Uprising z Resursy Obywatelskiej. Thank you.
planet for minor with top. The fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cop. The type women wanna be with them rappers. Hope we get shot. 8 years in the making, patiently waiting the flow. Now the record was noticed, taking over the globe. He's got a partner in crime. This shit is. Tuż przed północą zaprosiliśmy gości imprezy do kościoła ojców Bernardynów, gdzie o historii świątyni opowiadał jeden z jej gospodarzy, ojciec Józef Wręczycki. Zamek i fara były w mieście, nasz klasztor i kościół poza miastem przy głównym trakcie. Zgodnie z regułą naszego zakonu franciszkańskiego. Użyłem teraz nazwy franciszkanie, zakon franciszkański, świętego Franciszka z Asyżu, a wielu z Państwa, na pewno wchodząc do świątyni, usłyszało, że idziemy do ojców Bernardynów. I czy to nie są dwa zakony, czy to jest jeden, czy to są dwie nazwy. To jest przeciwna historia, albowiem zakon świętego Franciszka, do którego my należymy, w którym my jesteśmy, w Polsce nazywa się ta nasza prowincja Bernardyny. A to od pierwszego kościoła pod wezwaniem świętego Bernardyna ze Sieny w Krakowie. Potem przyszedł czas na widowisko historyczne śmierć pułkownika Czachowskiego. Za scenerię posłużyły malownicze mury klasztoru, zaś scenariusz przygotowany przez radomskiego historyka Przemysława Bednarczyka oparty był na poemacie księdza Jana Wiśniewskiego. W rolę powstańców styczniowych i rosyjskich żołnierzy wcielili się członkowie grup rekonstrukcyjnych. Pułkownika Czachowskiego zagrał Paweł Łuk Murawski, a w postaci radomskich mieszczan wcieliła się młodzież trzeciego liceum ogólnokształcącego imienia Dionizego Czachowskiego. Odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie. Idźcie w imię Boże, a bez całych wartowników na dziedziniec pada powstał popłoch, Moskale! Umilkła miesiana. Na koń, na koń! Dołem żołnierzy! A po chwili cały oddział kulasowi wierzy, aby tam w szczerym polu rozwinąć swe szyki. Finał Anima Urbis już dnia następnego, bo około 1:30, miał miejsce w kościele ewangelickim przy ulicy Reja. O historii radomskich protestantów opowiadał proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej ksiądz Wojciech Rutkowski. Ewangelicy w Radomiu formalnie jako parafia rozpoczęli działalność w 1826 roku, czyli w XIX wieku. Jest to wynik pewnych zmian, które zachodziły w Królestwie Polskim. Jest to wynik sprowadzania się do Radomia osadnictwa, głównie z terenów Niemiec, ale też i ze Szwajcarii, między innymi z krajów nadbałtyckich. Jest to wynik też tego, że wielu ewangelików pochodzących właśnie z Rosji, często określanych mianem zrusyfikowanych Niemców, mieli po prostu pieczę, prowadzili, czy mieli wiele eksponowanych stanowisk w administracji państwowej carskiej. I oni też, jak pokazała historia, byli wielkimi dobrodziejami i tymi, którzy dbali o to, żeby parafia ewangelicka tutaj istniała. Ostatnim elementem naszej imprezy była projekcja filmu Luther w reżyserii Erika Thiela. Duże zainteresowanie Radomian nowym przedsięwzięciem Resursy sprawiło, że dziś śmiało możemy stwierdzić. Kolejna odsłona Anima Urbis już za niecały rok.